Dzisiaj piękna pogoda. Idealna na zdjęcia w kinie. No, szkoda, że akurat dzisiaj tak wyszło słońce, bo były fajne w plenerze, ale sporadzimy. No, więc Filmfestowe Świry, witam Was w kolejnym vlogu promocyjnym do naszej szkoły Juliusza Słowackiego w Warszawie. Numer 7. No, idę właśnie przez ten przenieść sprzęt, ale będziemy jechać cykać foty. Jak kiedyś oglądaliście jakichś youtuberów, co tak vlogują z łapy i się zastanawialiście, jakie to uczucie tak wśród ludzi, to wam mówię, że to jest strasznie dziwne. Jezu, ale gorąco. A jest luty. Po co ja to nagrywam? Siema. Łapa boli. Trzymania tego. Siema. O, vlogi. Zapraszam. Dzień dobry. No. Taki zbyt ujęcie do muzyki. Mam być w tym, to właśnie zostaw. O, lepiej. A jeżeli chcecie robić takie fajne rzeczy, to jak my, przyjdźcie do Słowackiego. Link do strony macie w opisie. 13 szkoła w Warszawie. Może pochodzicie trochę dłużej niż my, bo my tam byliśmy może praktycznie z pół roku w tej szkole. Ale jak widzicie, może nawet na kwarantannie robić takie super rzeczy. Patrzcie, na przykład teraz zrobię tak. Przychodzicie do Słowaka. Dokładnie. No, ale przegrałem to zdjęcie i teraz będziemy montować vloga pierwszego, którego zobaczycie. Ale będziesz miał do montowania. Którego zobaczycie. Zobaczycie za 5 lat pewnie, jak mi się. No, tak. A tego materiału jest może na jeden odcinek 5-minutowy. Tego przedstawiam. Będziesz miał oglądanie. No będę miał. Zawsze chciałem zostać youtuberem, wiecie kochani. A teraz w końcu mam możliwości. No, my już, nie wiem co mówić, no już malujemy naszych modeli. Są dobre, nie? Tylko tutaj Krzysztof, tutaj Lena. Tutaj Lena i zaraz będziemy lecieć do kina Luna. Łódko mu się wyostrzy, bo znowu się nie wyostrzyłem. Będziemy lecieć do kina Luna i będzie essay Rich. Ale nie wiem, za mało odstają, no. O Jezu, tak sobie modelka zażyczyła, no. Ja bym zrobił takie. Tylko to bardzo. Ale one są za bardzo stylne. Moim zdaniem, ja bym je co. No. I właśnie wchodzimy do Luny, tak myślałem, że będzie zamknięte, ale trzeba do niej zadzwonić. Dobra, mamy telefon. Jest w ogóle ciemno jakby. No wiem, jest trochę problem. Ty masz telefon. A, dobra. Może idziemy w ten. No to dzwoń. No i co? Czekaj, czy pani przyjdzie. Jest pan. Gdzie? No, dawno nie byliśmy w kinie. Ciekawy ten. Pewnie jesteś nieostra, ale trudno. A ten jest całkiem fajny. To jest całkiem fajne. Nagraj. To jest całkiem fajna nazwa na sesję. Wchodzimy do kina. Thank you.
Dobra, jesteśmy w kinie Luna. Robiliśmy zdjęcia w sali kinowej z naszą piękną parą bordowych. Temat romantyczność, zakochanie, beztroska i pierwsze motylki w brzuchu chcemy ukazać. Nie wiemy, czy nam się to uda, ale się postaramy. I co? Przebiegłem maraton niedawno, więc na razie jestem tylko obserwatorem i komentuję tutejsze wydarzenia. No i co? Była przygoda, a teraz jest przygoda na plenie zdjęcia. Ale długo gadasz. No i po kinie Luna wyszło... szkoda gadać, czekajcie. Pewnie już to widzicie, jak to będzie na YouTubie, ale wyszło fajnie. No. Dobra, lecimy na szamę. Wydaje mi się, że jest na pewno będą. My jesteśmy po sesyjce na szamce. Wyszły takie dobre zdjęcia. Tego nawet nie widziałeś. Subskrybujcie nasz kanał, zostawcie łapeczkę w górę. I komentarz. No i pamiętajcie, że w linku... Wbijajcie na nasze social media. W linku pod filmem macie naszą stronę internetową szkoły, na której znajdziecie więcej informacji o naszej szkole, jak chcecie kandydować, więc wbijajcie. Ten, zapromuj, żeby zrobili filmy. Wysyłajcie nam filmy, bo o to chodzi tutaj. Na Filmfest potrzebujemy filmów, więc jeżeli chcecie wziąć udział i może wygrać konkurs, to koniecznie zgłaszajcie swoje filmy. Wszystkie informacje macie na stronie internetowej Filmfestu, też na dole. O, Maciek, wiesz co, chyba się nie nagrywało. Nie, żartuję, żartuję. I zapomniałem wspomnieć, że gdyby nie kino Luna, to nie byłoby tej sesji, dlatego chciałem bardzo gorąco podziękować za udostępnienie nam lokacji i za współpracę.